i czyta wywiady z tobą, to ty dosyć mocno akcentujesz sprawę molestowania, czyli tak zwanej akcji Me Too. Tak. To już jest... Znaczy, ja będę próbował z tego zrobić lekką rozmowę, mimo że to ma dużą rangę. Spotkałaś się, bo rozmawiałem z Mikołajem. On twierdzi, że jest tylko podrywany. On nie podrywa, jego podrywają. Tak dobrze zrozumiałem? Znaczy, ja nie powiedziałem, że mnie podrywają, po prostu zdarzają tak się Tak to zmontuję, że wyjdzie, no, tak, dobrze. Jest jak dzieciak. No. Julia, a jak jest z tobą? Pytasz, czy byłam molestowana? Tak. W polskim filmie. W polskim filmie, czy byłam molestowana? Tak, znaczy na planie polskiego filmu, kina, w polskim showbiznesie. No, ja już to mówiłam w wielu wywiadach, że tak, zdarzyły mi się takie sytuacje. Nie było ich może bardzo dużo, ale z rozmów z moimi koleżankami wiem, że to istnieje i to nie tylko w branży filmowej. Niestety tak jest, że no, trochę żyjemy w takim świecie, że mężczyźni od najmłodszych lat są trochę zachęcani do takiego rodzaju zachowań i te tak zwane końskie zaloty, z którymi już mamy do czynienia, no, nie wiem, w szkole podstawowej. A co to są końskie zaloty? Bo moje końskie zaloty to jest właśnie forma molestowania, czyli nie wiem, no, pociąganie za włosy, komentowanie, nie wiem, rosnących piersi u dziewcząt. Pociągałeś kobiety za włosy? Ja nie zalecam się końsko. To jest kulturalny człowiek. Ten człowiek nie potrzebuje molestować, żeby zwrócić na siebie uwagę. Bardzo dziękuję. Ależ proszę, to ktoś prawda. Ma tutaj branie. Ja mówię, jakie są fakty. No. On przychodzi, siada i nie musi molestować. Nie musi. To jest taki napis, nie muszę molestować. No, no, a u ciebie jak było? To znaczy? Ktoś przekroczył jakąś granicę? Tak, tak. I pierwszy raz to się zdarzyło, jak miałam, zdaje się, lat 17 albo 16. O rany. To bardzo wcześnie. Było to bardzo przykre doświadczenie, niefajne. Nic mi się też takiego strasznego nie stało, ale faktycznie pamiętam to do dzisiaj. I mam nadzieję, że żadna z moich koleżanek, aktorek nigdy, a w ogóle żadna z kobiet tego już nigdy nie doświadczy. Ale co to było? Że co? Że ktoś cię klepał? Że ktoś cię obejmował niewłaściwie? No to było po prostu dotykanie mojego ciała, że niby żart, że niby fajnie, ale to było naprawdę bardzo krępujące, bardzo niefajne. Zupełnie nie wiedziałam, jak mam zareagować i to było okropne. Przepraszam, co ty teraz zrobiłeś? Bo mnie, przepraszam, zemstę za mnie. To było? No to był tak... To co się uczę do filmu o MMA. Wiem, że nie wygląda na razie, ale będzie dobrze. Czy robicie to bez mikrofonów, tak? Ty będziesz robił też dźwięki. Jak u Stevena Seagala. Ała, ała, ała. Ty się rozwijasz jak torpeda, naprawdę.